Słuchajcie, ja mam świadectwo, e, tak jak i powiedziała, tworzymy swoimi ustami i swoimi ustami uprawiamy Ziemię. Artur dzisiaj to powiedział też e, na uwielbieniu, że mamy uprawiać Ziemię. Ja Wam opowiem, e, jak ja uprawiam Ziemię, jak ewangelizuję ludzi. Lubię, jak wy mówicie świadectwa. Wasze świadectwa mnie budują, powodują, że rośnie moja wiara i że ja patrzę na to i mówię: Jeżeli ktoś tak może, to znaczy, że ja też mogę. Mogę to w Bogu. I podzielę się z Wami świadectwem, i wierzę, że to też wzmocni Waszą wiarę i, i że Wy możecie. Możecie uprawiać Ziemię tak, jak uprawiam Ziemię też ja, często razem z Michałem. Opowiem Wam o takim człowieku, którego poznaliśmy w Pruszkowie, w mieście obok którego mieszkamy. Parę tygodni temu, wracając z kościoła, zajechaliśmy tam z Michałem kupić naszym dzieciom coś na wynos do jedzenia po kościele. Michał został w samochodzie, ja weszłam do tej restauracyjki, zamówić dzieciom to jedzenie. I widzę, że jest prowadzona przez ludzi, którzy na pewno nie są Polakami. To widać po ich urodzie, widać też po akcencie, z jakim pani się do mnie odezwała, pana jeszcze nie było wtedy widać. Zamówiłam im jedzenie i korci mnie wewnątrz, żeby jakoś ich zaczepić, żeby jakoś ich zagadać. I szukam w sobie jakiejkolwiek przyczyny. I można powiedzieć, co to jest. Pobudzenie ducha świętego, bo ludzie bardzo chcą często to nazwać. Może pobudzenie ducha świętego. To moje pragnienie. Jak ja mam pobudzenie od ducha świętego, to ja często mam tak, że mnie w środku korci, mnie wierci. Ja pragnę, we mnie coś się podnosi. Czy to jest duch święty? Na pewno, tak. Ale ja nie muszę nawet tego nazwać, żeby wiedzieć, że to jest zespolone ze mną. Zagoduję tą panią, niewiele z tego wychodzi, patrzę ze zaplecza wygląda pan, łypnął na mnie, mówię, no jakby wzrok mógł zabijać, to mówię, padnę tutaj trupem na tym miejscu. I stoję i dalej kombinuję, mówię, jak tu się do nich dalej odezwać, nie tylko o tym jedzeniu, które oglądamy. I w pewnym momencie ten pan wyszedł za tego zaplecza i usiadł przy stoliku na sali, gdzie siedzą klienci, żeby sobie odpocząć. Spojrzałam na niego, mówię, "OK". To ja idę i usiądę przy stoliku obok niego, na drugim wolnym krześle. Myślę, może nie jest do końca z tego powodu szczęśliwy, bo wyszedł odpocząć, a ja przyszłam i usiadłam sobie obok niego. I dalej siedzę i kombinuję. Mówię, jakie ja mam teraz do niego zagadać? gdzie on wcale nie patrzy na mnie przychylnym wzrokiem. Zobaczyłam nazwę tego miejsca i mówię do niego: Mówię, co to znaczy, mówię, ta nazwa, bo to jest w obcym języku. A on do mnie mówi: A bo to jest takie miasto w Armenii. Mówię, super, miasto w Armenii. Więc mówię do niego: Mówię, Okej. Okay. Mówię, tam w Armenii to macie dużo chrześcijan, a pan jest muzułmaninem? A ten pan tak na mnie spojrzał. Mówi, no wie pani co? Mówię, w Armenii to byli pierwsi chrześcijanie. Mówi, ja jestem chrześcijaninem. Spojrzałam na niego i mówię, super, mówię, bo ja też jestem chrześcijanką, mówię, bardzo się z tego powodu cieszę, że Pan też jest chrześcijaninem, mówię, a o mówię, dużo wiem, bo przeczytałam taką książkę Demosa Szakariana, mówię, to był w ogóle człowiek, który opisywał dzieje chrześcijaństwa w Waszym kraju, mówię, a do tego, mówię, mój mąż jest pastorem też w kościele tu w Warszawie. Ten Pan w tym momencie z tej kamiennej twarzy uśmiechnął się od ucha do ucha i mówi, to cudownie w ogóle, bo ja naprawdę jestem wierzący. I chwilę jeszcze z nim porozmawiałam, wszedł akurat Michał, bo bardzo długo nie wychodziłam z tego kebaba i nie odebrałam jeszcze od niego telefonu, nie chcąc przerywać w tym momencie rozmowy. I mówię, a to jest właśnie mój mąż. Chwilę dalej porozmawialiśmy, pan był bardzo ucieszony, że nas w ogóle zobaczył i potem mówię do niego i przyjdziemy do pana, bo ja szukam dalej sposobu, zaczepki, żeby jakoś dalej to zahaczyć i jakoś dalej pociągnąć tą znajomość, żeby nie tylko wyjść z tym jedzeniem, i nie przyjść drugi raz wziąć na wynos, tylko żeby przyjechać tam do niego. I mówię: Proszę pana, za dwa tygodnie mamy tutaj konferencję w naszym kościele. I przyjedzie taki marek z Amirą i jego żona jest w połowie ormianką. I my tu do was przyjedziemy posiedzieć, pogadać i do was zjeść. Piekę dalej, wiecie moje ciasto. Pan się ucieszył, minęły dwa tygodnie, przyjechaliśmy. Ale widzę tak: my usiedliśmy, jemy. I tak naprawdę, wiecie, nikt z nich do nas nie podchodzi. Mówię do tej pani, może pani się dosiądzie. Nie dziękuję. no Dobra, mówię, ale moje krzesełko jest gorące. Ja nie mogę na nim usiedzieć. Mówię, muszę coś zrobić, żeby tego pana jakoś wyciągnąć. Ja wiem, że tak naprawdę mi chodzi o niego, bo widzę jakąś otwartość. Wyszedł pan do swojego stolika odpocząć, a ja do niego mówię tak: dosiądzie się pan do nas na chwilę, na herbatę zapraszamy w jego własnej restauracji, tak? w, jego, w jego miejscu pracy. A on mówi: dobrze, ja się chętnie dosiądę. Dosiadł się do nas. My mogliśmy mu opowiedzieć o Bogu, którego my znamy, i on nam opowiedział o Bogu, którego on zna na dany moment. Powiedział nam, że całe życie marzył o tym, żeby robić coś z Bogiem, że wszyscy myśleli, że on zostanie w ogóle księdzem, że jako dwunastolatek przesiadywał długo w kościele, gdzie się modlił, ale księdzem nie został, tak? teraz jest w Polsce. Opowiedział nam w ogóle świadectwa ze swojego życia, które on gdzieś tam przeżywa z Bogiem. Można powiedzieć, że jest tam dużo religii, ale on go realnie szuka. I realnie się gdzieś tam z nim w swoim życiu spotyka. My mu opowiedzieliśmy o tym, co my przeżywamy z Bogiem, i powiedzieliśmy do niego taką rzecz. To, że chciałeś być księdzem, to nie jest przypadek w Twoim życiu, mówię. To, że chciałeś się dzielić z ludźmi Ewangelią, to, że chciałeś być blisko i służyć Bogu, mówię, to nie jest przypadek w Twoim życiu, bo nieodwołalne są dary i powołania Boże. I cały czas to jest gorące w Twoim sercu i Ty masz łzy w oczach do nas o tym mówiąc. Michał miał ze sobą swoją książkę. Więc pobiegł szybko do samochodu, przyniósł mu książkę, wpisał dedykację, w dedykacji numer telefonu. I ten pan powiedział, skontaktuję się z tobą. I zadzwonił do Michała, Michał powiedział, postaramy się wpaść za dwa tygodnie. I gdy przyszedł ten dzień, kolejna niedziela, gdy wracaliśmy z kościoła, zajechaliśmy również do tamtego miejsca. Nie do końca już mogliśmy tak długo posiedzieć, bo okazało się, że od naszego ostatniego pobytu i wygłoszenia Ewangelii tam zaczął się dym, tak jak przez 8 lat był spokój, tak zaczęły się pretensje do niego, żeby zająć się pracą, a nie rozmową z wierzącymi. I że to jest takie głupie, znowu i śmieszne, bo on znowu o tej wierze do wszystkich zaczyna mówić. Ale na chwilkę w swojej przerwie usiadł z nami i powiedział do nas taką rzecz: mówi: Jechałem dzisiaj do pracy, wiedziałem, że powiedzieliście, że przyjedziecie. Spóźniłem się na pociąg, zamknął mi drzwi przed moimi oczami i ucieszyłem się, że pociąg się spóźnił. Bo dzięki temu mogłem podejść gdzieś z boku, gdzie jest jakiś tam kościół czy coś takiego. Usiadłem sobie w tym kościele, schowałem się za winklem, żeby mnie nikt nie widział i modliłem się do Boga. Mówi, chowam się od ludzi, bo jak oni widzą mnie w jakimś kościele bo to jest taki jeszcze etap też jego życia także się modlę i płaczę przed Bogiem, to śmieją się ze mnie i mają mnie za dziwaka. Mówię, ale modliłem się tam i myślałem sobie tak: cieszę się przez ten cały czas, że mam brata i siostrę w Chrystusie, że ich poznałem. Daje mi to wielką radość, w jaki sposób wypełnia to moje życie. Zobaczcie taka prosta rzecz. On się cieszył przez ten czas, że ma brata i siostrę w Chrystusie. Taka z pozoru, nam, nas jest tu tak dużo, taka z pozoru drobna rzecz, dawała mu taką radość, mówi, i taki wielki napęd przez te dni. I mówi tak: Mówi, Boże, chciałbym, żeby przyjechali do mnie, żeby znowu mnie odwiedzili, ale. Jeśli nie przyjadą, to co? Mówi, i mówi: Tak, sobie myślałem, że będzie mi trochę ciężko w sercu, że nie przyjadą, ale wyjdę stamtąd i pójdę dalej i będę dalej żył. I myślał sobie o tym, że najważniejsze jest to, że mam Ciebie i znam Ciebie. Mówi, i zadałem sobie pytanie, czy przez ostatnie 20 lat, ten człowiek ma 60 lat, albo nawet więcej, nawet może 60, parę, mówi: Czy ja przez ostatnie 20 lat mojego życia byłem w ogóle w moim życiu szczęśliwy? Przeczytał też Michała książkę, tak? I myślę, że to była też taka konkluzja, którą... Zresztą przeczytał ją w godzinę, jak to sam powiedział. Którą z tego wyciągnął. I powiedział tak. Mówi, i pomyślałem, że tak, byłem szczęśliwy. Dlatego, Boże, że znałem Ciebie przez te 20 lat. Wiecie, to jest naprawdę w ogóle wielka rzecz. Powiedział też coś takiego, mówi. I tą książkę, którą Wy mi daliście, dałem mojemu sąsiadowi, który pro prowadzi salon gier. I powiedziałem mu, że zakłady bochomacherskie i powiedziałem mu, żeby to przeczytał. I ten człowiek czytając to przeczytał tą książkę i przyszedł do niego i powiedział tak, mówi, co to jest za książka? Jak czytałem tę książkę, to miałem ciarki na całych rękach i na całym ciele. Mówi, co to w ogóle jest? O czym ta książka w ogóle jest, że taką mam reakcję? I ten pan powiedział do niego, mówi, tam masz numer telefonu, spisz sobie ten numer telefonu, to jest numer telefonu do Michała i mówi, gdy będzie ci źle i ciężko, nie będziesz wiedział, co zrobić, Zadzwoń tam, a oni ci powiedzą, co zrobić. Wiecie, prostą rzecz. Weszłam po jedzenie. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. Mamy się spotkać już u nas w domu. Idziemy gdzieś dalej. Dajemy temu panu odpowiednie też jedzenie na odpowiedni etap, na którym jest. Ale prostą rzecz zrobiłam. Weszłam po prostu po jedzenie. I czując jakieś takie wielkie pragnienie, a ono jest we mnie prawie zawsze, postanowiłam, że się nie wycofam. I będę zaczepiała, i zaczepiała, i zaczepiała, aż się dobije do czegoś, że będę miała punkt zaczepienia do rozmowy. Ostatnio też jechałam pociągiem do Białego Stoku, dojechałam do Michała, tam zaczynamy działać. I stała za mną dziewczyna, około 35 lat, w pociągu już jak wysiadaliśmy, i śpiewała. Coś tam sobie nuciła. I mówię, to jest, mówię, dobry powód, żeby ją zaczepić. Mówię, skoro ona sobie z tyłu coś stoi. No i co pani śpiewa? Ona – no, że życie jest piękne. Ja mówię – super. Mówię – to ja pani powiem, że to prawda. Wysiadłam z tego pociągu, ona ze mną na tym peronie. Myślałam, że ze mnie z nią dwa słowa i ona sobie pójdzie. Ale nie, ona zamiast pójść na swoją stronę na autobus, poszła w moją stronę, gdzie ja szłam, bo ja szłam piechotą do hotelu i rozmawiałam z nią długo. I mówię – pytałam ją, co ona robi w życiu i o co chodzi. Ona zjeździła cały świat. Ja mówię – szukasz prawdy. Ona – no, dokładnie tego szukam. Nie wiem, skąd pani zna odpowiedź na to pytanie. Przedstawiłam się i powiedziałam, kim jestem, dałam do siebie numer telefonu. Powiedziałam, mówię, szukasz Jezusa, mówię, innej prawdy nie znajdziesz, mówię, musimy się spotkać i muszę ci powiedzieć więcej, mówię, bo ja idę teraz do hotelu, za niedługo będziemy mieli spotkanie. Mówię, nie mogę z tobą pójść teraz na kawę albo gdziekolwiek indziej, mówię, ale na pewno się spotkamy. Mówię, skontaktuj się ze mną, znajdź mnie na Facebooku, przejrzyj dokładnie to, co ja tam zamieszczam mówię i wszystkie te powiązane ze mną rzeczy. Mówię, żebyś wiedziała, o czym do ciebie mówię, mówię, bo szukasz Jezusa. Mówię, i dlatego mnie w ogóle spotkałaś? Mówię, bo nie ma przypadków. Ona mówi, wiem, że nie ma przypadków. Jestem z nią umówiona w Warszawie, przyjedzie, żebyśmy się spotkały. Zobaczcie, uprawiam ziemię, bo ta ziemia jest tam, gdzie ja stawiam moją nogę. Amen. Uprawiam moją ziemię. Odpowiadam na te każde pragnienie i dzielę się z wami tym świadectwem, dlatego, że wasze świadectwa usługują mi, więc żeby moje usługiwało wam, gdzie wy pójdziecie. Amen. Amen.